Kiedyś dawno temu rzeczywiście były takie badania, i to badania robione przez wybitne jednostki naukowe, które dowodziły, że odpady komunalne, które powstawały te 20-30 lat temu, po okresie rozkładu nie będą w sposób znaczący oddziaływać na środowisko. Ale oczywiście ten czas minął. W tej chwili składujemy na składowiskach odpadów bardzo różne grupy, stąd istotne wymagania dotyczące zabezpieczenia środowiska i stąd tak istotne jest zamknięcie i rekultywacja. Dzisiaj zdecydowanie można powiedzieć, że składowisko odpadów musi być właściwie wyposażone i do tego potem właściwie zamknięte i zrekultywowane. Obowiązkiem Polski jest dotrzymanie pewnych wymagań wynikających z prawa unijnego i w zakresie wymagań tzw. dyrektywy składowiskowej jest to kwestia likwidacji składowisk, nieużytkowania składowisk, które nie spełniają wymagań tejże dyrektywy. Problem prawny w Polsce polegał do 2010 roku na tym, że nie było skonkretyzowanych ustawą procedur umożliwiających zamykanie składowisk i to tak zwane zamykanie przymusowe, czyli mocą decyzji administracyjnej. To w 2010 roku zostało usunięte i te przepisy przeniesiono do nowej ustawy o odpadach z 2012 roku. W tej chwili z tego punktu widzenia sytuacja jest jak gdyby opanowana, co nie oznacza oczywiście, że jest już idealnie, no bo pojawia się wiele różnych problemów, które dotyczą czasem specyficznych, czasem szczegółowych sytuacji. No, przede wszystkim to jest problem o charakterze finansowym, bo trzeba przypomnieć, że składowanie odpadów związane jest z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej. Pobieramy za składowanie odpadów opłaty. Te opłaty uwzględniają szereg czynników, no między innymi również opłaty środowiskowe, ale powinny w sobie zawierać koszty związane z zamknięciem i z rekultywacją składowiska. Bardzo często, albo powiem inaczej, najczęściej nie zawierały, bo oczywiście im niższa cena, tym łatwiej. Szczególnie w przypadku obiektów samorządowych, które mają służyć mieszkańcom. No podnoszenie ceny wydaje się być nieuzasadnione, ale wynikuje problemem. Problemem związanym z możliwościami finansowymi jego zamknięcia i rekultywacji. Stąd bardzo często samorządy przy zamykaniu składowisk chciałyby sięgać po inne środki, bo oczywiście budżety gmin bardzo często nie są w stanie w ogóle pokryć tych środków. Dyskutowaliśmy na przykład nad artykułem 136 ustawy o odpadach, który zobowiązał gminy do tego, aby w skrócie mówiąc pewnym pozbyły się składowisk odpadów i powołały dla ich eksploatacji odrębne jednostki organizacyjne mające postać spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, co dla funkcjonujących składowisk jest rzeczą dosyć oczywistą, natomiast dla składowisk, które powinny być zamykane, już ta oczywistość jest znacznie mniej wyraźna. Po prostu taka spółka dla tych celów powołana nie będzie miała środków, które pozwolą na zlikwidowanie składowiska. Gmina, jeżeli spółki nie powoła, to też tych środków nie ma i sytuacja tutaj zaczyna być trochę patowa. Więc wyjściem z sytuacji jest oczywiście odpowiednia nowelizacja przepisów, tego konkretnego przepisu dla takich konkretnych przypadków, a to nie są w sumie dosyć specjalnie rzadkie przypadki. To jest być może kwestia kilkudziesięciu co najmniej w skali kraju. Wydaje mi się, że ta kontrola, która przez NIK jest planowana, powinna jak gdyby wykazać uzasadnienie dla potrzeby zmiany tych przepisów. No, na podobnej zasadzie jak ten już dość powszechnie znany artykuł 136 przed chwilą wspomniany.